w Assassin's Creed. Z tej strony Marionka. No i przechodzimy do dalszej części naszego bohatera. Przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie. Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze. Okej, widzę, że nas gra cofnęła mimo wszystko. Dobrze, więc zrobimy to zadanie, ponieważ nie dotarliśmy do punktu zapisu. Okej, no dobra, no to zrobimy to, co mamy tam do wykonania. No. Okej. Czyli musimy ich podsłuchać. Z tego, co pamiętam. Kwestionowanie mojego autorytetu, obecności więźnia. Jest na to pewne określenie. Niesubordynacja. A mnie nie podoba się to, że próbujesz go zabić, zanim skończymy naszą pracę. Jest na to pewne określenie. Właśnie. Lucy, to nie zależy ode mnie. Ja wam powiem tylko, że upał jest niemiłosierny. Jest taka duchota, że to się po prostu w głowie nie mieści. I powiem wam, że ledwo nagrywam. Ponieważ nie ma czym oddychać. Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy. Ale jestem strasznie ciekawa, co będzie dalej. Ja wiem, że zagłuszano tego, co oni tam mówią, ale w ostatnim odcinku to mieliście, więc chyba nie będziecie tacy źli. Ja prawdopodobnie od razu wam powiem wszem i wobec, że łapki w górę, łapki w dół prawdopodobnie zablokuję, ponieważ to nic nie daje. W tym sensie, że ja chciałabym od was właściwie usłyszeć konstruktywną lub krytykę lub pozytywną oczywiście krytykę. O, to coś było? A chyba z szafą. Dobra, z szafą okej. A łapki, no po prostu w górę nic nie dają i chcę po prostu wymusić na was jakieś, jakieś opinie, jakieś zdanie. No przecież kurczę, przecież to wy tworzycie razem ze mną kanał. Robię to też dla was i to robicie też z... Na dziś skończyliśmy, panie Miles. Sugeruję powrót do swojego pokoju i odpoczynek. Z moim udziałem. Really? No dobra, to wracamy. Nie będziemy z nimi tam gadać. Dobra. Niech to szlak, zamknęli drzwi. Dzięki temu, że bierzecie udział ze mną w let's playach, tworzycie jakość tego kanału tak naprawdę. I to wam chciałam zakomunikować. Tak od serca. Muszę przyznać, że pobudka z widokiem na pana może napędzić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać. Mamy dziś dużo pracy. Ciekawe, kogo dziś przyjdzie mi zabić. Proszę tak nie szarżować. Pańscy przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie Miles. Jeśli śmierć paru ludzi, do tego złych ludzi, może ocalić życie tysięcy, cóż, to niewielka ofiara. Co to znaczy prawie? Nie pociągnęli tego rozumowania dostatecznie daleko, używając nieco oklepanego porównania. Korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie odrobiny czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Chemioterapia dla mas. Edukacja, reedukacja dla ścisłości. Ale to nie takie proste. I nie zawsze się udaje. Niech zgadnę. Wy macie coś lepszego. Co to niby jest? Chciałby pan, żebym się wygadał. Okej, no i no chciałabym, żebyś się wygadał, bo w końcu bym wiedziała, na czym stoimy. I oprócz tego, że chcecie uzyskać dostęp do moich wspomnień, to męczycie mnie. Mówię to jako w osobie naszego bohatera. No. No. Teraz mam problem z ustawieniem go. Dobra. Udało się. A, i to było zapisywanie. Okej, no to... ucieczki, obalaj ludzi, którzy staną ci na drodze tak, aby nie stracić prędkości. Na otwartej przestrzeni... Ja... żyję? Widziałem przecież, jak mnie zadźgałeś. Czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem, żebyś zobaczył. A potem spałeś snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się do nowego życia. Po co? Altairze, pamiętasz, w imię czego walczyła? O pokój we wszystkich sprawach. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego bez drugiego. Tak mówią. Tak, jest! Ale ty, synu, nie odnalazłeś jeszcze tego spokoju. To niestety widać. Jesteś arogancki i zbyt pewny siebie. A czy to nie ty mówiłeś, że nic nie jest prawdziwe i że wszystko jest dozwolone? Nie pojmujesz prawdziwego znaczenia tego stwierdzenia, moje dziecko. Nie po to jesteś wolny, byś mógł robić, co zechcesz. To wiedza ma prowadzić twoje zmysły. Wymaga mądrości, której tobie najwyraźniej brakuje. Co się ze mną stanie? Powinienem cię zabić za ból, który na nas sprowadziłeś. Malik sądzi, że tak byłoby sprawiedliwie. Twoje życie za życie jego brata. Byłaby to jednak strata mojego czasu i twoich talentów. Zważ, że pozbawiliśmy cię twojego dobytku. Rangi również. Jesteś nowicjuszem. Dzieckiem jeszcze tak jak w dniu, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Daję ci szansę na odkupienie. Zapracujesz na miejsce w bractwie. Już coś zaplanowałeś. Najpierw musisz mi udowodnić, że pamiętasz, co to znaczy być asesynem. Więc chcesz, żebym zabił? Nie. Przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się uczniem. Nie ma takiej potrzeby. Inni wyręczali cię, wyszukując cele za ciebie. Od dziś sam będziesz się sobie znajdował. Jeśli taka twoja wola? Tak. Powiedz mi więc, co mam zrobić? Zostaliśmy zdradzeni. Ktoś pomagał Robertowi de Sable. Ktoś z naszych. Musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. Możesz powiedzieć mi coś więcej o zdrajcy? A, o to właśnie chodzi. Dałem ci wszystko, czego potrzebujesz. Reszta należy do ciebie. Okej, ja się nie odzywałam, ponieważ sama... Zdolność zabójstwa kontra, tracisz broń, noż do rzucenia. Odpychanie, tracisz zdolność, łapanie za krawędź, przełamanie. O kurczę. Unik. Biegłeś w drugim mieczu, biegłeś w mieczu. O kurczę. Jaj. I tak to ma wyglądać? No właśnie, dlatego ja milczałam, tutaj nie komentowałam, ponieważ sama byłam ciekawa, czym to się wiąże, to co się stało. Właściwie to możemy zejść tędy i tędy. Czy właściwie to mam tylko pięść? Chyba muszę zejść, mi się wydaje. O nie. Muszę się gdzieś zbliżyć do jakiegoś punktu. Oj, chyba tak. Tak? Dobra. Mapa. I teraz tak. Gdzie musimy iść właściwie tak naprawdę? Okej, legenda. Legenda. Biuro. I ta strzałka na dole. Aha, inne zadanie też mamy do wykonania. Dobra, czyli musimy iść do biura, iść za tą strzałką właściwie. No to zobaczymy, czy nam uda się dojść. Ustawić własne znaczniki dla GPS. O, dobrze wiedzieć. Ja się od tego oddalam. Czy właściwie zrobiliśmy okrążenie? Okej, dobra, czyli wracamy tak jak myślałam, czy po prostu stąd wychodzimy, bo tutaj jest biuro. Czy po prostu wychodzimy? Obeszliśmy to naokoło, wiem. Ojej, kochane. No. Drogi asasinie. Czemuś się tak zablokował? Dobra. Tak. I od razu wam powiem, że ja nie oglądałam żadnych filmików, to co dzieje się za chwilę. Może mam z nimi pogadać. Okej. Dobra, wychodzimy, zobaczymy co się stanie. No. Idziemy na dziedziniec, a z tego co wiem, to musimy wyjść stąd. Prawdopodobnie tak przypuszczam. Tylko teraz tak. Oj. No nic, idziemy to zrealizować po swojemu. Zobaczymy, gdzie możemy pójść, gdzie nie, bo w sumie szczerze, chyba że sama mi przyniesie za 13 sekund. Pokój z tobą, Altairze. Zejdź mi z drogi. Tak, Al-Mualim prosił, żebym ci pomagał. Żebym przypomniał ci, jak polujemy na nasze ofiary. Wiem, jak to się robi. Możliwe, ale nie mam zamiaru być nieposłuszny. Pośpiesz się. Asasjun mają do swojej dyspozycji liczne narzędzia. Tak. Możemy podsłuchiwać, kraść. Możemy zastraszać przemocą. Dobrze, pamiętasz. Więc mam pójść między ludzi i dowiedzieć się czegoś o zdrajcy? Tak. Zacznij od wioskowego targu. To tam po raz pierwszy go zauważyliśmy. Wiesz, kto to jest? Być może. Więc powiedz mi, kto to i zakończmy sprawę. Nie tak to działa. Idź już. I pamiętaj, zacznij poszukiwania na targu. Okej, gra się zapisała, super. Czyli właściwie mam tylko 5. Ekstra. No, tak. Ja się... No dobra. Wszyscy tak idą spokojnie. Łupi. Muszę się rozeznać. Czyli musimy iść na targ. I z kimś musimy też porozmawiać. Ok, włączam mapę. Zaraz zobaczymy, czy dobrze idziemy. Powiedzmy, że dobrze, chociaż tutaj. Nie, tutaj nigdzie nie możemy wejść. Najwyżej nas samo przyniesie. Dobra, przyspieszamy. Akcje i sprawdźmy na mapie. Dobrze, idziemy. Ok. Właśnie tam... I teraz tego co pamiętam. No, czyli znacznik. Gdzieś tutaj pogadać musimy. O, już jesteśmy blisko. Go. Mistrzu. To właściwie dosyć nisko musimy zejść. A, nie. Dobra, mapa. O, good. Czyli jakoś sobie tu dajemy radę. Pytanie jest, czy idąc tutaj tędy trafimy na tą osobę. O! Jednak ją minęliśmy. Tak, minęliśmy ją. Czyli... musimy iść tam, gdzie nasz wskaźnik się... Czyli gdzieś tutaj. A. Tutaj gdzieś. Tak? Prawie, no. Tutaj nie. Tu się zmniejsza. No właśnie, chciałby tu... Tu się zwiększa. Tu się zmniejsza. O. Czyli gdzieś tu. Podsłuchiwanie, usiąść na ławce i namierz cel, aby zacząć podsłuchiwać. Usiąść na ławce. Gdzie tu jest ławka? No, musimy się rozejrzeć. A, tam jest ławeczka. Przechyl się w trybie ukrytym. Przycisk 6. Aby podsłuchiwać. Okej, udało się. Wiem, co widziałeś. Dobra, super. Masun otworzył bramę. Wpuścił templariuszy. Musisz powiedzieć Al-Mualimowi. Nie mogę. Masun nie działał sam. Ktoś wewnątrz fortecy mu pomagał. Skąd ten pomysł? Wymienia się listami z kimś ze środka. Wyplatacz koszy nosi je dla niego. To nie powód, żeby milczeć. Ha! Ale wyplatacz doręczył mu list tuż przed atakiem. Podejrzewam, że w liście był rozkaz otwarcia bramy. Porozmawiaj więc z wyplataczem. Może podać imię wspólnika Masuna. Zniknął! Boi się, że zostanie w to wciągnięty. Ha! Pewnie chowa się w którymś ze swoich koszy. Znajdź wyplataczek koszu. Okej, słuchajcie. Ja tutaj przy tej misji ja zostanę. O, może sobie usiądę. No, usiądź, asasinie. Dobrze, wygodnie. Zobaczymy, czy mogę wrócić na jego stronę. Może bardziej, o. Bardziej tak. O. Ten profil uzyskamy. I słuchajcie, tak jak powiedziałam na wstępie, prawdopodobnie łapki w górę, łapki w dół będą zablokowane. Również chciałabym usłyszeć od Was komentarza. Skoro nie mogę uzyskać od Was, od większości, którzy mi spróbują komentarzy, no to chwilowo będą po prostu łapki w dół, łapki w górę zablokowane i zobaczymy, co macie do powiedzenia. No. Pamiętajcie o konstruktywnej krytyce, bo wszystko, co można naprawić, jest to możliwe do naprawienia, więc to nie jest tak, a poza tym tworzycie ze mną kanał i wybieracie też przecież gry i między innymi powiem Wam, że prawdopodobnie w niedzielę będzie odcinki z nowej gry Remember Me, ale mówię, jeszcze nie jestem po prostu pewna co i jak, co do szczegółów. Trzymajcie się w takim razie cieplutko, z upalnej łodzi i wszystkiego Wam miłego życzę. No, na razie, hej!